czas, składowa część wszechświata, dla innych to tylko słowo określające naszą historię i nieuchronną przyszłość. Czas archiwizuje naszą przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Nie da się go ominąć ani żyć bez niego. Ale czy da się wpływać na czas? Przecież na naszej planecie istnieją podróżnicy w czasie, a ich wehikuły to statki kosmiczne. Kiedy pędzą w swoich wahadłowcach, ich prędkość jest na tyle wyższa, że czas u nich płynie wolniej. Czyli wracając na Ziemię są młodsi, co prawda praktycznie niezauważalnie, ale to dowodzi na to, że czas da się spowalniać im większą prędkość mamy. Niestety podróże w czasie w dowolne miejsce to już bardziej złożona sprawa. Nawet ciężko mówić o tym, bo o samym czasie wiemy bardzo mało. Istnieje masa teorii na takowe podróże, ale co do żadnej nie mamy pewności, czy jest w ogóle słuszna. Możemy na przykład znaleźć tunel czasoprzestrzenny, o ile one istnieją. Nawet jeśli istnieją, to są mniejsze od atomu i musielibyśmy posiadać naprawdę ogromną energię, żeby owy tunel rozszerzyć. Teoria zakłada, że uporałaby się z tym antygrawitacja. Cóż, jak na razie nie jesteśmy w stanie wytwarzać jej. Poza tym wiele badaczy neguje występowanie jej. Innym sposobem jest wykorzystanie kosmicznych strun. Według niepopartej teorii cały wszechświat jest z nich zbudowany, więc odpowiednio nim manipulując można by było zagiąć przestrzeń tak, by przemieścić się szybciej z jednego miejsca na drugie i w ten sposób być szybszym od światła. Ponieważ kiedy zagniemy rzeczywistość, mamy mniejszy dystans do pokonania, mówiąc w ogromnym uproszczeniu. Wynik tego będzie taki, że na końcu naszej podróży będziemy mogli spotkać samego siebie. Innym sposobem są czarne dziury, ale niestety przejście przez nie to bilet w jedną stronę. Jest masa teorii, jedne mniej bądź bardziej prawdopodobne, ale jedno jest pewne. Nasza cywilizacja jest zbyt prymitywna, żeby oddziaływać aż tak mocno na wszechświat, żeby było możliwe zmienianie własnej przyszłości, czy po prostu odwiedzanie wydarzeń, które miały miejsce dawno temu. Więc w takim razie co z domniemanymi faktami bądź mitami na temat podróżników w czasie? Czy są prawdziwe, czy to tylko wynik naszej popkultury, która lubi kreować wielkie sensacje? Temat podróży w czasie od początku kinematografii był bardzo smacznym kąskiem dla twórców, reżyserów i tak dalej. Inspirowani wielkimi pisarzami, którzy opisywali podróże w czasie, wymyślali coraz to kolejny film, w którym najczęściej samotni podróżnicy wsiadali do różnego rodzaju wehikułów, próbując zmieniać przeszłość. Bądź odwiedzać przyszłość. Ludzi też ten temat od zawsze pociągał. Nikt nie zapomni na pewno sławnego Powrotu do przyszłości, w którym to Marty McFly wraz ze zwariowanym doktorkiem podróżowali DeLoreanem. Ten film po dziś dzień jest wyjątkowy dla każdego, kto chociaż raz go obejrzał. Właśnie dlatego, że temat podróży w czasie nigdy nie przestanie być modny. Bo kto nie chciałby znaleźć się w dowolnej epoce, bądź zmienić swoje życie, żeby na przykład być milionerem czy wielkim odkrywcą, o których książki będą pisały powieki. Więc sprawdźmy te dowody na istnienie podróżników w czasie. Moją przygodę zacząłem od najbardziej rozpoznawalnych dowodów i najbardziej sławnych. Pierwszy jest to mecz z 1995 roku między Mike'em Tysonem a Peterem McNeely. Już na samym początku można zauważyć mężczyznę trzymającego smartfon, teoretycznie. Potem niestety okazało się, że była to przenośna kamera Fuji FS30. Sceptycy od razu odpowiedzieli na to, pytając to w takim razie, dlaczego on trzyma tą kamerę w taki sposób, jakby nagrywał smartfonem. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo pomyślcie, podróżnik w czasie z tak zaawansowaną technologią, że może latać między wymiarami, trzymałby prostego smartfona nagrywając coś. Jak przecież przy tak zaawansowanej technologii na pewno istniałyby inne, mniej widoczne i przede wszystkim mniejsze kamery. Drugim i chyba najsławniejszym dowodem jest urywek z filmu Chaplina, kiedy to kobieta wydaje się, jakby rozmawiała przez telefon. Tylko problem w tym, że nie zauważyłem, żeby poruszała ustami. Poza tym w tamtych czasach nie istniały żadne znane nam przekaźniki, no chyba że te urządzenia miały taką moc, żeby przesyłać dane na wielką odległość. Albo niewidzialna satelita komunikacyjna, którą doczepili do wehikułu tymczasowo, odbierała i wysyłała sygnały. Cóż. Najbardziej racjonalne wyjaśnienie przedstawił Adam Wood. Zasugerował, że to mógł być aparat słuchowy, który w tamtych czasach wyglądał podobnie jak to urządzenie i był dostępny w takim samym etui, jak ta pani trzyma. Myślę, że to rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne. Kolejnym dziwnym dowodem jest tajemniczy hipster, który wygląda jakby był nie w tych czasach co trzeba.
mając na sobie ubiór, który nie pasuje do reszty, trzymając aparat Kodak. Niestety tutaj też rozwiązanie jest bardzo proste. T-shirt, który on nosił, był produkowany w owych czasach, tak samo jak aparat cóż. Nie jak to wygląda jak aparat cyfrowy, ale najlepszym rzekomym dowodem na podróże w czasie jest zegarek znaleziony w prowincji Guangxi w 2008 roku. Uczeni mieli wyjątkowe szczęście, ponieważ trafili na nienaruszone dotąd miejsce pochówku z czasów dynastii Ming. Ale zagłębiając się dalej w artykuł, natkniemy się na sensowne wyjaśnienia tego znaleziska. Jedno wyjaśnienie mówi nam, to wcale nie jest zegarek, jest to zwykły pierścień, na którym przypadkowo znalazł się wzór przypominający wskazówki zegara. Inna teza mówi, jest to mistyfikacja mająca na celu przyciągnięcie uwagi społeczeństwa do prac wykopaliskowych na tym terenie, albo banalna akcja reklamowa jakiejś firmy produkującej zegarki. Wskazówki znalezionego zegarka godzina 10:06 są ustawione prawie jak w reklamach 10:10, aby nie zasłaniać widoku nazwy firmy. Do tego sam zegarek czy pierścień został znaleziony poza grobowcem, co daje kolejny punkt teorii. Dalej czytamy. Poza napisem Swiss i to na odwrocie koperty, nie stwierdzono jednak nazwy firmy produkującej takiej zegarki. A jeśli jest to wyrób Vacheron Constantin, to dlaczego ta słynna manufaktura miałaby reklamować model sprzed 100 lat, a nie aktualne wzory? Cóż, większość ludzi komentujących to wydarzenie zgadzało się z jednym, że ten zegarek wygląda na głupi kawał bądź zwykłą kaczkę dziennikarską, wskazując kilka rzeczy, które wyglądają, jakby ktoś specjalnie zrobił go w naszych czasach. Inne komentarze mówią o tym, że to jest pierścień, jak wcześniej wspomniałem. Inne narzekają, że nikt do tej pory, pomimo tylu lat, nie spróbował datować wieku tego zegarka. Sprawa przycichła, naukowcy i wszyscy, którzy brali udział w wykopaliskach, umilkli. Czy to najlepszy dowód na to, że to była zwykła mistyfikacja? Są również historie starożytnych artefaktów, które nie są wyjaśnione do dziś, ale gdybym nawet chciał ogólnikowo o tym opowiedzieć, ten odcinek trwałby o wiele dłużej. Więc czy podróżnicy w czasie istnieją? Dzisiaj nie znalazłem dowodów, a raczej fakty, które były stworzone przez popkulturę. Może następnym razem, a tymczasem udanych poszukiwań i zgłębiania wiedzy na temat czasu.